Dzień 381. Dziś sporo aktualizacji z rejonu Doniecka. Tutaj rosyjskie dowództwo zdało sobie sprawę, że nawet jeśli stłumią rewoltę i zmuszą piechotę morską do przeprowadzenia kolejnej operacji ofensywnej, to będzie to tylko kolejna katastrofa. Zdecydowali się na pilne przemieszczenie w ten rejon dodatkowej brygady i wydzielenie oddziałów sił Wagnera, a Ukraińcy przeprowadzili rozległe uderzenie Heimars i zniszczyli główny środek transportowy łączący wschód z południem. W ostatnim razem mówiłem, że rosyjska piechota morska i niektóre formacje nieregularne odmówiły wykonania rozkazu przeprowadzenia kolejnej operacji ofensywnej na Wucheldar z powodu rozległych strat i braku sprzętu. Mówiłem też, że rosyjskie dowództwo podjęło pilne działania w celu stłumienia buntu i wysłał w ten rejon rozgwardię. Ostatnie materiały w mediach społecznościowych potwierdziły, że rosyjskie dowództwo postanowiło zastąpić 155. Brygadę Piechoty Morskiej 136. Brygadą Strzelców Zmotoryzowanych. Wygląda na to, że zrozumieli, że zdemoralizowani żołnierze, którzy patrzyli, jak połowa ich brygady ginie w ciągu trzech tygodni, nie byliby zdolni do prowadzenia długotrwałej ofensywy. Niemniej jednak ich problem nie skończył się na tym, ponieważ 136. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych zaczęła domagać się od do rosyjskiego dowództwa wojskowego, aby dostarczyło im więcej pocisków artyleryjskich i amunicji. Zanim zastąpią piechotę morską. Jednak nawet jeśli otrzymają wszystkie niezbędne zapasy, pojazdy opancerzone i amunicję, to ta wymiana nie stanowi rosyjskiego wzmocnienia wysiłku ofensywnego. Wewnętrzna dynamika w rosyjskim wojsku prawdopodobnie napędza potencjalne wznowienie kosztownych ofensyw w krótkim czasie. Rosyjski minister obrony Szojgu podobno nakazał dowódcy wschodniego okręgu wojskowego, Muradowi, zajęcie wuchlaru za wszelką cenę, aby zaspokoić powszechną krytykę dotyczącą braku postępów i znaczących strat w rejonie wuchlaru. Wygląda na to, że Muradowi udało się przekonać Szojgu podczas ich niedawnego spotkania, że do wykonania poleceń szojgu potrzeba znacznie więcej ludzi i rezerw sprzętu, a samo zastąpienie jednej brygady drugą nie stanowi znaczącej części potrzebnych wzmocnień, ponieważ miejscowi nadal donoszą o zwiększonym ruchu sił rosyjskich w rejonie Mariupola. Według Instytutu Studiów nad Wojną, aby ta ofensywa mogła wesprzeć operacje w innych rejonach Doniecka, siły rosyjskie musiałyby przesunąć się o ponad 24 km od obecnych linii frontu w okolicach Wukledaru. Aby to osiągnąć, Rosjanie kontynuowali przemieszczanie wojsk w ten rejon. Jak mogliście zauważyć, Rosjanie zawsze używają kolumn cywilnych autobusów, aby przenieść swoich żołnierzy z Doniecka do Mariupola. Dzieje się tak dlatego, że między tymi dwoma punktami nie ma żadnego sprawnego połączenia kolejowego. Jest jedno połączenie kolejowe, ale biegnie ono tuż przy linii frontu, co czyni je niezdatnym do użytku. Aby ograniczyć rosyjski przyszyt wojsk, Ukraińcy przeprowadzili uderzenie HIMARS na rosyjski węzeł transportowy w Ołnowach. Ich głównym celem stało się przedsiębiorstwo transportu samochodowego z dużą ilością autobusów. Geolokalizowane zdjęcia potwierdziły, że Ukraińcy zadali poważne uszkodzenia budynku i według rosyjskich mediów zniszczyli co najmniej 10 autobusów. To prawie połowa potencjalnej kolumny, którą Rosjanie zwykle wykorzystują do przemieszczania sił. Dziś Ukraińcy przeprowadzili też podobne uderzenie Heimars na rosyjską bazę w Mariupolu. Geolokalizowane materiały filmowe wskazywały, że celem uderzenia stała się baza zlokalizowana w zachodniej części miasta w pobliżu lotniska. Około tydzień temu Ukraińcy zniszczyli tu kilka składów amunicji, więc jest wysoce prawdopodobne, że dzisiejszym celem stało się koncentracja żołnierzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ukraiński doradca Mary Mariupola stwierdził ostatnio, że Rosjanie założyli wiele obozów, w których stacjonują nowo przybyłe wojska. Podsumowując, Rosyjskie próby wznowienia kosztownej ofensywy wokół Wuchleda sygnalizują, że Rosjanie nadal źle alokują już zdegradowane siły do operacji, której prawdopodobnie nie przeprowadzą. Instytut Studiów nad Wojną zwrócił uwagę, że aby uzyskać istotne operacyjne korzyści, Rosjanie musieliby osiągnąć tempo posuwania się naprzód, którego siły rosyjskie nie osiągnęły od pierwszych miesięcy pełnowymiarowej inwazji. Jednak ze względu na osobiste motywacje zaangażowanych dowódców, siły rosyjskie w tym regionie mogą mimo wszystko wznowić te działania. Porażka Rosji w tym miejscu prawdopodobnie dał Ukraińcom przewagę strategiczną ponieważ będą mogli rozpocząć operację kontrofensywną nie tylko w kierunku Melitopola, ale także Mariupola. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine. Link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym raporcie.